Witam bardzo serdecznie z takim uściskiem wszystkich uczniów, którzy po prostu przystąpili w tym roku do egzaminów. Mam nadzieję, że wszystkim udało się zdać ten egzamin. Z tego względu nagrywam też odcinek, w którym rozwiązuję taki przykładowy arkusz, tak jak to zrobiłem rok temu, albo nawet nie pamiętam kiedy. Ale tak, mamy po prostu przed sobą arkusz, mamy bazę, trzy zdjęcia, jak wygląda arkusz. Już sobie stworzyłem do kwerend plik txt oraz mamy zdjęcie, które przyda nam się w HTML-u. Oczywiście, kto jeszcze nie jest na naszej grupie, no to serdecznie zapraszam na nasz Discord. Jest tam nas ponad już 1600 osób, gdzie wspólnie się uczymy i rozwiązujemy problemy oraz arkusze. Bo takim problemem jest arkusz. Ale mam nadzieję, że problemów takich jak włączenie narzędzia edycyjnego, czy to Xampa, nie sprawia jeszcze nikomu trudności, no bo bez tego, no... No nie da się po prostu. Ale okej. Ja już sobie przeszedłem właśnie do bazy. Jak to wygląda? Przejdziemy sobie do zdjęcia. I mamy co? Bardzo prosta rzecz. Utwórz bazę danych o nazwie wędkowania. Już sobie utworzyłem. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak utworzyć bazę, no to tutaj mamy wędkowanie. Tutaj UTF-8, Polish Standard. Polish. I dajemy utwórz. I ten screen po prostu, znaczy ten dowód zrzutujemy do tego naszego folderu, tak żeby był dowód, że to zrobiliśmy. Przejdziemy sobie do wszystkich naszych tabel. No i przechodzimy do zapisywania naszych kwerend. Naszych kwerend, które będziemy wykorzystywać. Wykonywać bardziej. Bez sensu. Ok, no i przejdziemy sobie tak. Zapytanie pierwsze. Zapytanie pierwsze dodające rekord do tabeli karty wędkarskie. I teraz tak, mamy dodać rekord. Rekord możemy dodać na dwa sposoby. Oczywiście, którym ja lubię i lubię. Czyli pierwszy to jest SQL, drugi to jest przez zakładkę graficzną staw. Szybciejsza jest po prostu w staw, także no nie będziemy się tu bawić i rozczulać. Skoro mamy taką możliwość, no to zróbmy to. I co tu mamy dodać? Grzegorza. Grzegorz. Niemczyk. Niemczyk, co tu mamy? Później mamy adres, to ja tu dam tylko Gdynia na przykład. No bo nie chce mi się całego, nie? Ojej. Ale oczywiście wy zróbcie prawidłowo. Chociaż dobra, zróbmy, bo jeżeli później ktoś... Jeżeli ktoś ma to wykorzystać gdzieś, nie wiem gdzie, no to okej. I z datą. Przepraszam, 2018. Tutaj mamy 02.23. Okej. I punktów mamy mieć przyznanych 0. Okej, dajmy wykonuj. Oczywiście bezbłędnie. Bo to jest zbyt proste. Takie zapytania w SQL-u powtarzają się bardzo już od kilku lat i szczerze najłatwiejsze to jest właśnie ta część. Przechodzimy do drugiego zapytania. Wybierając jedynie pola, takie pola jak imię, nazwisko z tabeli karty wędkarskiej. Przechodzimy sobie do karty wędkarskiej. Tutaj musimy już użyć naszej kreatywności, która posłuży właśnie nam tutaj w SQL-u. I tutaj mamy wybrać imię, albo zróbmy sobie to tak. Ok, tutaj mamy sobie wybrać imię, przecinek, nazwisko, from, karty wędkarskie i co tu jeszcze mamy? Dla wędkarzy, dla których liczba punktów jest większa niż 20. No i czyli where punkty jest większa od 20. Zapisujemy sobie, wykonaj, oczywiście pokazało nam się rekord. Zapisujemy tutaj, ja sobie zapisuję te rekordy. Te zapytania. Trzecie. Wybierające jedynie pola akwen stawili lowisko dla łowisk, gdzie sędzią zawodów jest Krzysztof Dobrowolski i należy użyć relacji. Przejdźmy sobie do pierwszej tabeli, która jest lowisko. I co tutaj mamy? Mamy właśnie akwen i ten akwen będziemy wybierać, czyli select akwen from lowiska, nie? I już nam powinno wyskoczyć. Ale mamy użyć relacji, czyli mamy użyć tej tabelki również z zawody wędkarskie. Zawody wędkarskie, tak. I mamy wybrać tak, żeby był to Krzysztof Dobrowolski, czyli użyjemy po prostu takiego czynnika jak where. Ok, więc jaka tu mamy relację? Jaką relacją my się tu połączymy, nie? To jest pytanie. No skoro tak, lowisko ID, mamy lowisko ID i mamy lowisko. No to czyli mamy połączenie właśnie ID z lowisko ID. Tak to widzicie tutaj, integer, mamy relację między tymi dwoma tabelami, więc przejdźmy sobie do głównej całej bazy i wejdźmy w sobie nasze zapytania, które musimy wykorzystać. Więc tak, select, co mamy wybrać? Z lowisko, czyli z naszego, mamy wybrać akwen. Ok, i skąd to jest? Jest to z tabeli lowisko. Tu sobie tylko dodam znaczki
I mamy wybrać akwen dla łowisk, gdzie sędzią zawodów jest Krzysztof Dobrowolski. Teraz się połączymy z drugą tabelą, inner join. I ona się nazywa zawody wędkarskie. On, tworzymy relację. I teraz tak, z pierwszego mamy lowisko, oj, lowisko.id ma być równe, i teraz zawody wędkarskie.lowisko.id. To sobie skopiujmy i zobaczmy, czy po prostu nam się to wykona. Ok, wykonało nam się. Chociaż nie, bo teraz. A nie, dobra, jest ok, jest ok. Teraz jest ok. Dobra, to jeszcze przejdźmy sobie do dalszej edytacji, bo wyświetliły nam się akweny wszystkie. A teraz mamy użyć tak, żeby po prostu tylko dla Krzysztofa Dobrowolskiego. Where? I teraz co? Gdzie sędzią, czyli sędzia, where? No, zróbmy sobie karty wędkarskie. Kropka. Sędzia. Karty wędkarskie. Nie, zawody, przepraszam. Zawody wędkarskie. Kropka. Sędzia. To. I tutaj sobie wpiszmy Krzysztof. Krzysztof. Ojoj. Krzysztof Dobrowolski. A, C. Czy pokazało nam się tak? Zalew węgrowski. I to już mamy trzecie zapytanie. Bardzo proste. No jak widzicie, no nie sprawia żadnej trudności. Żadnej trudności. Te zapytania. A wszystkie zapytania znajdują się tutaj w konsoli. To sobie przeciągnijmy. Konsola. Ops. Dobra, tutaj mamy. Gdzie to mamy? To poprzednie, bo właśnie sobie przed chwilą usunąłem. To nie to, to nie to. Aha, nie pokaże nam się. Ok, to jeżeli. No ale wiecie, jak zrobić tam to wcześniejsze zapytanie, bo usunąłem sobie przez przypadek z notatnika, ale ok. Zapytanie czwarte. Tworzący użytkownika Anna na localhost z hasłem Anna. Przechodzimy sobie do całej naszej bazy. I tutaj gdzieś są użytkownicy, konta użytkowników, przepraszam, tak? No ja już tu mam tyle porobionych, no bo wcześniejszych po prostu z wcześniejszych egzaminów. Możemy sobie usunąć te, a to jeszcze co było, Jolanta też nam chyba nie jest potrzebna. Dobra, to chyba nam nie będzie potrzebne, usuń. Ok, u ich tak samo usunęło. Dajemy, tutaj mamy nowy, jako nowy użytkownik, którego musimy zrobić, czyli będzie to Anna. Nazwa użytkownika, no to Anna. Anna, tu mamy, czy to, no tu możemy po prostu sobie zostawić, albo po prostu pisać localhost. I z hasłem Anna 123, hasło Anna 123. Powtarzamy Anna 123. Ok, i tu mamy inne uprawnienia, natomiast nic tu nas nie pyta, żebyśmy na przykład dawali jakieś uprawnienia czy coś w tym stylu do bazy danych. Mamy po prostu wykonać w wcześniejszych egzaminach, wiecie jak to robić. Dajmy wykonuj i tutaj mamy nasze zapytanie. No oczywiście najlepiej wpisać sobie ten localhost, żeby tutaj właśnie gdzieś obok tego właśnie procento pisało localhost. To ja w sumie sobie dopiszę to, żeby nie było, chociaż przeważnie nie robiłem tego, czy to na egzaminach. Localhost, tam sobie dopisałem do tego, jakbyście chcieli wiedzieć. Ok, i tak, takim to oto sposobem w 8 minut zrobiliśmy sobie całego tego Xampa. No trochę można byłoby go szybciej robić, gdybym właśnie tak nie poopowiadał, ale ok, i mamy już z głowy jedno zdjęcie. Przejdziemy sobie teraz do następnego. Tu mamy do, nie wiem czy mam właśnie wszystkie, mamy wszystkie, dobra. Plik wędka wypakowany jest z archem, to sobie zamknijmy. Ok, i teraz tak, jest wypakowany z archiwum, należy przeskalować go zachowanie proporcji tak, aby jego wysokość wyniosła dokładnie. Czyli tak, właściwości, ile to ma już ma? Czy to już ma zrobione przez was, czy nie? Wysokość nie ma, ok. To przejdziemy sobie do Photoshopa. Photoshop. Przejdziemy sobie do Photoshopa i szybko go zeskalujemy. Oczywiście zachowując proporcje, nie? Plik, otwórz. Otwórz pulpit, nowy folder, wędka. Edytujemy sobie szybko. Edycja, przekształć, skala. I tutaj x, x, x.
Wysokość. Nie, inaczej, ja to jeszcze inaczej chyba robiłem, bo to jest za pomocą skala. Jest jeszcze chyba, gdzie to jest? Edycja. Nie przekształć swobodnie. Obraz właśnie. Rozmiar obrazu, tak. Wysokość. 200, ile tam było? 220? 220. 200. 220. To mamy łączne, czyli to będzie łączone. Ctrl S, zapisujemy w tym jako. Co tu mamy zapisać? Jako co? Jako JPEG? Jako JPEG. Ctrl S. Photoshop, tu mamy JPEG. JPG, wędka JPG, zapisz tak, wymienić, OK. I to już mamy zrobione. Nie zapisujemy tego. Właściwości, aby się upewnić. Szczegóły, zabezpieczenia 2020, OK. Składa się z strony cecha witryny. Tu sobie zrobimy nową witrynę, chociaż teraz już użyjemy sobie naszego Visual Studio. Dajemy sobie new file i jego nazwiemy jako co? Jako karta HTML. Karta.html. Tu sobie dajmy wszystkie. Chociaż można też od razu wybrać. OK, to nam jest potrzebne. Karta HTML. Od razu taki skrócik, no to wiecie, wykrzyknik i tabulator. No i co mamy? Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków UTF-8. Język też polski. Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki to karty wędkarskie. Karty wędkarskie. Arkusz stylów o pliku, no, w pliku, czyli arkusz stylów w pliku, tak, w pliku o nazwie styl CSS, prawdopodobnie podłączony z kodem strony. Plik CSS sobie zaraz zrobimy, ale go tutaj podepniemy. Link rel style shit, nie, style shit, tak się pisze, style shit. I tu mamy źródło, czyli ref i to ma być styl 1, styl 1 CSS, a przepraszam, styl 1 CSS. Ajejejejej, no już nie przesadzaj, dobra. I mamy prawidłowo podłączony z kodem, co tu jeszcze mamy? To sobie może otworzę tak, żebyśmy, o, wiem, tak sobie to zrobię tu, a nie, bo nie będziecie widzieć. Chodzi mi o to, żeby otworzyć sobie stronę. Zróbmy tak. Dobra, podział strony na bloki na górze, blok banera. Dobra, będzie to kijowo na razie. Chociaż i tak nam na razie nie jest potrzebne, to sobie to zróbmy. W body mamy zrobić sobie te klasy, divy. Tak patrzę, czy jeszcze coś tu mamy. Nie. OK. No to przechodzimy sobie do divów. Div. Ojej. Nie działa to. Div class. I tu diva mamy mieć na początku blok banera. Poniżej blok główny, no to dajmy sobie banner. Banner. OK, na dole mamy mieć div. Sobie. Czemu to mi nie działa? O bojku. Dobra, następny mamy mieć co? Poniżej blok główny, na dole trzy bloki, czy tu będzie główny, tu będzie tak, trzy bloki, lewy, środkowy oraz prawy. I jeszcze na dole stopka. Prawy podział znaczy sekcji, a nie ma, dobra. Sekcji tak, aby po uruchomieniu przeglądarce wygląd układu bloku był zgodny z obrazem 2. Czyli tego nam już nie trzeba. OK.
I teraz tak, podział to mamy, zawartość bloku banera, no to w banerze przechodzimy sobie H2, wlatuje H2 i tu mamy mieć zawartość bloku banera, nagłówek drugiego stopnia o treści zgłoszenie na kartę wędkarską. Zgłoszenie na kartę wędkarskie. Dobra, może i tak być. Zawartość bloku głównego, bloku głównym, co mamy mieć? Gdzie to jest blok główny? Ok, na nagłówek czwartego stopnia, czyli tu H4 wlatuje. Formularz. Nie za bardzo mi się chce to pisać wszystko, ale ok. Bojku, ja się mylę po prostu z tą klawiaturą, tak, że to jest. Nie używam zbytnio tej klawiatury jako. Ogólnie nie piszę zbytnio dużo, bo no. Pole edycyjne podpisane powyżej tekstem, czyli tu sobie zrobimy formularz. H4 i pole edycyjne. No to zróbmy sobie ten formularz. Nie jest napisane, no ale dobra, no to inaczej zróbmy. Sobie zróbmy po prostu pole edycyjne, czyli inputa. Input type text, name, tu będzie podpisane powyżej imię. Czyli to będzie imię nasze. Imię. Co tu jeszcze mamy? Imię. ID to później sobie zrobimy z tego względu. Znaczy imię w sumie. To jest nam potrzebne, bo to będzie w PHP później łączone. I nie wiem, czemu właśnie ten nie działa przycisk. Kurde bele. Ale nie zrobię nim tak. OK. I jeszcze mamy mieć teraz tak. Adres. Pole edycyjne powyżej tekstem też adres. Adres i tu mamy mieć size, czyli rozmiar. Size 30. OK. Co tu jeszcze mamy mieć? Przycisk czyszczący zawartość formularza. Tu będziemy mieć type. Type. Reset. Name nie potrzebujemy zbytnio, ale dajmy sobie jako reset. ID też zostawmy. I ostatni mamy mieć przycisk wysyłający, czyli input type submit albo wysyłający, no może być, albo button, właśnie można użyć buttona. Nie, tak sobie zrobię ten. Przycisk. No to mają być w sumie przyciski, więc no. Button type. Mogą być przyciski. Submit i tu tak samo. Button. Type. Type. To był reset. Reset. Nazwy sobie później zrobimy. Tu oczywiście w submicie. Sąbicie. Musimy dać, bo tu mamy z etykietką czyść i zapisz, czyli tu będzie i value, tu będzie zapisz, a tu będzie value, czyli wartość tego będzie czyść. Chociaż dużych liter, ale okej. Uznajmy sobie, że to jest git. Z tego względu, że jeżeli mamy już te zrobione, to zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda faktycznie pod naszym, no wiecie, na naszej stronie. Zawartość bloku lewego, to jeszcze do lewego przejdźmy, a później musimy jeszcze ustawić właśnie te imię, nazwisko, tak mi się to wydaje, bo tak patrzę tutaj, imię, nazwisko i adres. Imię, nazwisko i adres, ok, ale pierwsze zróbmy sobie zawartość bloku lewego. W bloku lewym przechodzimy i co tu mamy? Nagłówek też czwartego, czyli H4 wlatuje. Może być z małej, dużej, obojętne typy łowisk. I tu pewnie będzie wykorzystane zapytanie, które będzie nam pokazane. OK. I tu będzie lista punktowania porządku zawierająca elementy zalewy, stawy i siewy.
To też mi się wydaje, że to będzie chyba nieuporządkowane, ale w sensie, że czy to nie będzie przez PHP? Nie, nie, nie będzie. Okej, zróbmy sobie. Ojoj. UL. I tu mamy mieć zalewy. Przejdźmy sobie do naszej karty. Gdzie to mamy? Nowy folder 2. Okej. Tylko, że teraz mamy tak typy. To na, jeszcze i tak nie mamy uporządkowane. Tu nam się nie zmieniły te przyciski. W sensie nie mamy na nich żadnych naniesień. Naniesień. Button value. A to nie był name? Name. Tak mi się wydaje. Automatycznie się zapisuje, bo tak. Nie. Czyli to też nie. Ja normalnie nie wiem. Ogólnie mi dziś z tym całym. Jeszcze był jedna wartość. Aha, dobra. Pojk. Przecież tu się wpisuje. Tu mamy mieć zapis, czy to tam mieliśmy? Tu mamy zapisz i cześć. Zapisz. Cześć. Ok. To mamy. To mamy. No nie, no czemu to się. Szkoda gadać ogólnie. I pod tym mamy mieć BR-kę użytą. Tak, BR-kę od razu sobie dajmy, żeby to było jedno po drugim. Tam jakiś padding pewnie później się ustawi. Tu mamy mieć. Aha, jeszcze. Aha, jednego jeszcze nie dodałem. Adres, imię i nazwisko, tak? Nazwisko, dokładnie. Tak, jednego widzicie, jednego jeszcze nie dodałem. Tu będzie nazwisko. Nazwisko. Okej. Okej, i to też mamy mieć jedno po drugim. Tu będzie tak. Tu będzie imię. Imię. Tu będzie nazwisko. Nazwisko. Tu będzie adres. Oczywiście pamiętajcie o tych dwukropkach. Ja tego nie robię na razie. No i tak. Tu po tym mamy mieć tą berkę. Ctrl-C, Ctrl-V. Jeszcze jedno. Imię i nazwisko. Ok. Czy tu sobie. Znaczy, można to będzie w tym. W CSS-ie zrobić. Ale ok. Przed. Chodzi mi o to, że po prostu można byłoby to odnieść się tam do tamtego, ale ok. Mniej więcej tak nie jest. O jedno teraz za dużo. No, coś ewidentnie. Bo to jest tak, że po prostu wiecie, chwali się Xampa, ale później jak przyjdzie co do czego, no to taki na przykład CSS czy ten, no to tu sobie otworzę tę kartę, żeby widzieć mniej więcej jak to ma wyglądać. No i przystępujemy do dalszej edycji, czyli ta lista punktowana, stawy, jeziora, rzeki, stawy. To sobie skopiujmy. Stawy, jeziora, rzeki. Stawy. Stawy. Jeziora i rzeki. Stawię jeziora, rzeki. Dobra, co zawiera, co zawiera. I kolejna ta. Co tu mamy mieć? Zawartość bloku środkowego, środkowym. Obraz wędka, alternatywny. No to tak, image src i to mamy mieć tu wędka.jpg, alternatywny tekst, to mamy mieć karta wędkarska, zawartość bloku prawego, akapit, paragraf inaczej, o treści strona przygotował,
I tu nasz PESEL. OK. I jeszcze odnośnik do strony. Czyli href. Odnośnik do strony www. O treści. Tutaj o treści karta. Karta wędkarska. I tu link, czyli http www.kartawędkarska.pl. Git. Tak się to mniej więcej prezentuje. OK. Na razie nic grubego, nic tu jeszcze nie widać. Z tego względu, że no, jeszcze CSS-a nie mamy. Ale teraz CSS-a wykonamy. Więc tak, new file i tu będzie styl 1.css. OK. I co tu mamy? Cechy formatowania są zawarte wyłącznie w zewnętrznym arkuszu stylów, w zewnętrznym, czyli nie wewnątrz, tylko zewnętrznym, domyślne dla całej strony król body, przydajemy body dla wszystkich, no to font family i tu mamy mieć co? Georgia, to już mamy. Dla bloku banner, tak mamy. Zaraz sobie to podzielę. Dobra, i teraz tak, tu mamy banner, ok. Barber, banner. I co tu mamy mieć? Tutaj mamy mieć dla bloku kolor tła, czyli background color, Dodger blue, biały kolor czcionki, color white oraz co? Marginesy wewnętrzne to 10, właśnie to wam pokażę też, jak sobie to odróżnić. Marginesy wewnętrzne, a zewnętrzne, bo mamy padding oraz margin. Tutaj możecie zauważyć. O, widzicie? Macie paddingi oraz marginy. I żeby nie pomylić sobie po prostu, to możecie sobie zapamiętać. Z jednego to wewnętrzny odstęp. Padding. A margin to jest po prostu z zewnątrz, nie? Okej. Okay. Czyli mam nadzieję, że to po prostu, że wewnętrzny, no to jest, że to jest padding, nie? Żebyście nie pomylili z margin. Ale to też zobaczycie różnicę między zastosowaniem tego a tego. Czyli tak, wewnętrzny padding, czyli całe, bo tu nie mamy nic innego. Padding to 10 pikseli. I co jeszcze? Wyrównanie tekstu do środka, czyli text align, center. OK. Dla bloku głównego, główny, teraz główny. Kropka główny, tu był główny, globny. Dla bloku głównego kolor tła, czyli background color light blue i marginesy tak samo, czyli padding tu mamy mieć 100 pikseli, ok. I to już mamy, teraz tak, dla bloku lewego kropka lewy. Na bloku w lewego kolor tła, czyli tak samo background, kolor dark, dodger blue, kolor czcionki biały, kolor white, biały kolor czcionki, to mamy, czekajcie, lewy, kolor, szerokość, height 200, czyli height 200, 220 pikseli i width tutaj mamy mieć 20% szerokość. OK, wspólne dla bloku środkowego i bloku prawego, czyli tak. Tu mamy mieć tak, środkowy
Może to na dwa sposoby, że po prostu tu tak samo dodając go tego środkowego do, znaczy środkowego i prawego, albo po prostu na dwa sposoby, czyli też prawy i przekopiować później to z jednego to samo, nie? Czyli tak, kolor tła Dodger Blue, biały kolor rzęki, szerokość 40, tu mamy mieć 40 pikseli, procent, szerokość 200, wyrównanie tekstu do środka, czyli text align, center. To sobie skopiujmy, tak samo do tego, ok. Ok, i to już mamy mniej więcej przygotowane. Zobaczcie, tak to wygląda. Dlaczego? A dlatego, że jeszcze nie mamy float. Float, czyli pozwala nam określić, gdzie konkretnie, który będzie obok którego. Jeden nam się już zgłosił, czyli teraz tak, mamy mieć ten tam pod sobą, czyli ten już mamy pod sobą, banner pod, znaczy inaczej, główny pod banerem mamy. To teraz, tak jak to widzicie tu na stronie, strunie, ten ma być jeden tutaj pod tym i obok te dwa, czyli po prostu floaty. Lecimy z floatami. Float do głównego już mamy, czyli teraz tak, float, float left. I to sobie przekopiujmy do tego i do tego. Ok. I tak się nam to prezentuje. Gitara się ma. Jeszcze zerknę sobie. Tak, 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 tak. Ok. Ok, dobra. I co tu jeszcze mamy? Dla znacznika odnośnika, obramowanie linią kreskowaną o szerokości 1 piksel i kolorze dimmer, kolor tła gold, kolor czcionki dark red, margines wewnętrzne 10 pikseli. No to tak. To mamy w odnośnik, mamy w prawym. Czyli tak, kropka prawy, prawy, tu mamy A. Ok. Albo po prostu też tak. Co tu mamy mieć? Obrawanie to zaraz zrobię, bo to jest ten bold solid, ten cały. O szerokości to nie, kolorze, kolor tła, czyli background color. Tu mamy mieć kolor tła gold. Gold, jak gold digger. Kolor czcionki, czyli kolor zwykły dark red, dark red. I jeszcze mamy mieć margines, czyli znowu padding 10 pikseli. Teraz tak. Normalnie to będzie się coś w takim stylu pokazywać. A my tu mamy w sumie, gdzie to jest? Ojej. O. Jeszcze mamy mieć przerywaną obramowanie. To sobie zaraz. Tylko zmniejszę sobie. O, dobra, mam. Solid. Nie, jak jest solid? Czekajcie, użyję sobie. Border i co tu mamy mieć? Jaki kolor? Border. Kolor dim gray. Linią ten przerywaną, czyli to mamy dotted przerywaną, nie dashed, kreskowaną. Czyli dashed. Teraz spójrzmy sobie na stronę. Ok, mamy. Mamy zrobione. To pokażę wam. Tu jest. Ok, po wciśnięciu przeniesie nas na stronę. No. Ok, i to tyle, jeżeli chodzi o HTML-a i CSS-a. Tak naprawdę. Czyli 34 minutki. Ok, teraz mamy zrobić skrypt. I tu mamy skrypt, co ja widzę. Aha, tylko jeden skrypt. Co? To wy tak się bawicie teraz na egzaminach. Ale jaja, ale jazda. Okej, zróbmy. Okej.
Okej. Przechodzimy to już nam, czyli tak, C zasada nie trzeba. Przechodzimy teraz tu i tu odpalimy sobie naszego PHP kochanego. PHP. Okej. Okej, let's go. Nie wiem, czy ktoś jeszcze słyszał to. Okej, let's go. I co tu mamy zrobić? Root, to mamy. Połączenie z hasłem zrobić. W języku. Aha, to mamy w oddzielnym pliku zrobić. Skrypt działa na danych przesłanych, w sensie napisanych w pliku zapisz PHP. OK. Czyli tu sobie zrobimy new file. Zapisz.php. I tu go sobie rozpoczniemy. PHP. O, sorry. Dobra, czyli on tu będzie sobie działał, ale po wciśnięciu tam do tego, czyli w tym HTML-u całym, będziemy musieli go później podłączyć, jeżeli się nie mylę. Tak. Tak. Ok, czyli w tym całym zdarzeniu tam, to w sumie, no to w sumie tak, mogłem sobie stworzyć, gdzie to jest, wędka, nie wędka, tylko HTML cały. Tak, tutaj, gdzie mamy właśnie ten cały główny i gdzie tam jest formularz, to właśnie tutaj musimy zrobić ten formularz, form i to sobie tak, to sobie dajmy na koniec, Ctrl X. Pod buttonem. Aha. Form. A, panie. Serio? Okej, okay, form. I teraz musimy się odwołać, czyli jaką metodą? Metodą post albo get, w zależności od tego, jaką chcecie, i action, czyli co nam pozwoli action, shit, action, i tu mamy mieć zapisz php, zapisz.php. Ok, i to już mamy teraz zrobione, czyli metodą post zapisz php. Ok, to sobie zapiszmy, jak to nam wygląda na stronie. Cześć. Zapisz. OK. No. Czyli jest po prostu wyświetlany tak, no bo jeszcze nam nie przetworzył tego. Jeszcze nam nie przetworzył. A czekajcie, jeszcze zróbmy sobie get. Dajmy sobie tego post. Post. Od razu mam wytłumaczyć, na czym polega post, a get. Żebyście to bardziej zrozumieli niż z mojego słowa. Tu mam taką, przeczytam szybko, aluzję. Czyli tak. Tłumacząc. Post. Post przesyła dane na standardowe wejście skryptu, więc nie posługuje się w tym celu adresem URL. Przesyłanych danych nie widać w adresie i użytkownik też ich nie zobaczy. Natomiast w get ich zobaczy. Czyli zobaczy po prostu, jak są wysyłane. Dane są wysyłane metodą get, dołączone są do adresu i stanowią jego część. Czyli po prostu tutaj wam się pojawią te dane, które są wprowadzane, nie? Dlatego wysyłamy sobie najlepiej post. No i stable verse. Aha. Czekajcie, monitor mi zgasza drugi. No i co tu mamy? Wchodzimy do zapisz i mamy skrypt działa na danych przesyłanych z formularza, czyli z tamtych. Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym, tym tu oto całym. Musimy się teraz połączyć, czyli nazwijmy sobie na przykład connect jako
Połączenie. Connect i równa się MySQL. Connect i w nawiasie wpisujemy tak. Localhost jako wiecie, jako tutaj mamy, że to ma być na bazę localhost, czyli localhost. Następnie mamy mieć root bez hasła. Bez hasła i co jeszcze tu mamy? Nazwę, czyli tu jest nasze wędkowanie. Tak? Baza danych, nazwie wędkowanie. Wędkowanie. I tu zakończamy sobie, żeby nie było przypału. Od razu zakończenie, czyli MySQL disconnected, czyli inaczej wiecie, rozłączenie z bazą, czyli close. I tu wklejamy sobie nasze to connect. Też zakończamy, żeby już było przetworzone. Gdzie jest nasz egzamin, to sobie go dajmy. OK. No tak to na razie wygląda. Zaraz wam powiem czemu, ale OK. Mniejsza z tym. Chodzi po prostu o to, że widzicie, już za te dwa mamy po prostu przyznane punkty. Czyli możliwe, że pojawi się po prostu, że dzięki temu będziemy mieć przyznane punkty. No bo mamy, działa na danych, to zaraz to zrobimy, ale napisane jest w języku. Pliku zapisz PHP i jest tak, na końcu też zamyka się i się łączy. Czyli tak naprawdę już mamy dwa wszystkie te zrobione, dwa zrobione takie jakby mniejsze z tych uwag. I co tu jeszcze? HTML-u to mamy dobrze. Karta HTML. Czekajcie. Post. Chwileczkę. Form action. Czyli tu mamy tą akcję. Post. Tu mamy zakończony skrypt drugi. Chociaż tak patrzę, że jeszcze można to inaczej zrobić. Ale okej, dobra, niech będzie. Bo mamy zrobić tak, że po prostu wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie pierwsze. Czyli zmodyfikowane, czyli wiecie, po prostu to, co mieliśmy w pierwszym, czyli to jest tu. Zapytanie pierwsze, insert, to tu będziemy po prostu nadawać sobie te wartości, które on wprowadził, czyli to imię, nazwisko, adres i chyba tyle, bo tu mamy co na stronie widzę, tak, i adres. On będzie to, co jest wprowadzane, czyli w tym PHP-u naszym PHP-cu musimy sobie nadać te wartości, czyli takie jak imię na przykład, dajmy sobie imię. Tak samo nazwisko oraz adres i to jest równe, bo to będzie wszystko temu równemu. Czemu to będzie równemu? No właśnie to, co sobie pobierze, nie? Czyli od tego naszej dollar post w takich nawiasach, pamiętajcie, w takimi zmiennymi będą pobierane te, które mamy tam name'y, czyli w tych HTML-ach. Czyli tak, mamy imię, nazwisko i adres. No to sobie już będziemy wiedzieć. Imię.
będzie nazwisko. Nazwisko, a tu będzie adres. Adres. OK. Tu sobie uzupełnię byle jak. Zapisz OK. Tu jest gitara. To tylko. Przed tym. Ctrl X. I co tu jeszcze jest? Chyba, aha. Chyba dlatego mi to wyskakuje, bo tu jest baza. Nie, nie, dobrze jest. Baza. Gitara, siema. No to tu jest dobrze, tu jest wędkowanie. OK. Localhost i wędkowanie. Tak nazwaliśmy. OK, no ale dobra, dobra. Czyli teraz musimy zrobić sobie to, co będzie nam wysyłać. Czyli to całe nasze zapytanie, nie? Czyli inaczej. Tutaj dajemy zapytanie. Czy nasze to zapytanie, zapytanie 1. Zapytanie 1 jest równe. Wklejamy sobie to zapytanie. Ctrl C, Ctrl V. Oczywiście tu trzeba dać te przed tym apostrofy, czy jak to woli to nazywać. Insert. I teraz mamy insert. I teraz z tego pobranego jest, będzie musiał, inaczej, musi być wykonane to zapytanie, nie? Czyli nasze inne, na przykład exe jest równe, jest MySQL. Ja mam sobie te wszystkie te, które tu macie, no to ja mam sobie przeniesione tu, żeby widzieć mniej więcej, czyli MySQL query. To fajnie macie, bo macie chociaż te MySQL, chociaż tu też mam tu query. Fajnie macie, bo macie chociaż te ściągi MySQL query. Dobrze nam są? Query, MySQL query. Otwieramy i tu będzie to dolar zapytanie, czyli ten nasz dolar zapony. OK, może być zapony. Ale jeszcze do tego potrzebujemy tego naszego connecta. Przed, czyli connect. Tak, tutaj macie, że tablica to jest wynik zapytania. Przecinek. OK. OK, i to powinno nam teraz śmigać. To jest chyba tyle, jeżeli chodzi o na PHP. Także no nie macie dużo. I teraz tak, to sobie odpalę. Gdzie jest ten XAMPP? To sobie odpalę tu. Bo właśnie czemu to nie działa nam to? No nie działało tam to, no bo trzeba właśnie wejść przez to. I tu musimy szukać. A gdzie to jest? Aha, dobra. Dorzućmy sobie to cały ten folder. Teraz. On jest tutaj, ukryty gdzieś. Łupanie. Jest tego dużo, dobra. Wchodzimy teraz w XAMPPa. Szybka akcja. 48 minut. Komputer. C, XAMPP, XAMPP, to jest XAMPP. MySQL. Nie tu, w PHP, 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 to jest dobre pytanie, gdzie ja to ostatnio wtedy robiłem, htmdoc, tak, htmdoc i tu mamy mieć folder drugi, aha, bo używam tych wszystkich plików, to chwila, to sobie zamknę, zapisz, i co tu jeszcze używam, teraz, jeszcze nie pójdzie, muszę sobie inny otworzyć. Zróbmy sobie tak Ctrl C. Kopiuj.
Okej, okay, teraz przechodzimy sobie naszego admina. Szukamy nowy folder 2. I gdzie jest nasz HTML? Karta HTML. Okej, okay. W linii czwartej mam jeszcze błąd. Nazwisko. W linii czwartej. Aha. Nazwisko. Teraz. A z HTML-em chyba. Nazwisko. Tu damy sobie nazwę. I jeszcze to zaraz zmienimy. Tylko. Co tu jest jeszcze nie tak? Bo tego nam i tak nie wyświetli. Dollar post. Ale okej, zmieńmy sobie to mniej więcej na to, że to ma być to imię. To na to nazwisko nasze. I to na adres. Jest jeszcze linia czwarta. Nowy folder 2. Aha. No tak, bo my tego nie zmieniliśmy w tamtym. Czyli to Ctrl-C i to sobie muszę zapisać. File, open folder w HTML-u. Nowy folder. Nowy folder, gdzie to jest? Nowy. Albo stary. Wybierz, ok. I trust you. Zapisz PHP, Ctrl-A, Ctrl-V, Ctrl-S. Jeszcze nazw undo file. HTML. Co tu masz nie tak? Bo tego też nie zmieniliśmy. To jest tak, kiedy się robi błędy. Okej. Okay. Poszło. I teraz jeszcze sprawdźmy sobie, czy wpisało nam to w tę naszą bazę, wędkowanie. I to było w tabelce lowisko? Nie. Gdzie tu mamy to zapytanie? Insert into karty wędkarskie. Karty wędkarskie. Czy nam nie dodało tego rekordu? Jakiegoś Grzegorza Niemczyka. Czekajcie, zróbmy sobie tak. Dominik. Stopiak. Warasza. Okej, to przeszło. Im nas ad. Ojej. Bo zobaczcie, źle to zrobiliśmy. Tu ma być normalnie, gdzie tu jest imię. Ale to, ale wpadka, normalnie. Wpadka największa, jaka może być. Ale to jest ze szybkości. Z szybkości. Tutaj był adres. Ale wpadka. O Boże. Tu ma być value, bo tu są wartości nadawane, nie? Czy nie? Nie podpowiadacie. Kurde bele. Ale ważne, że można zobaczyć to. I tu cała ta wartość to jest adres nasz. Adres. Teraz kontrol. Tu się cofniemy. Tu też cofniemy. Otwierzymy. Stopiak Warsza. Zapisz. Przechodzimy tu.
I co jest? O, nie MySQL i Fetch Array? Nie będzie to lepsze? Coś konkretnie nam się tu rypie. Zapomnę. Connect. Pobierać, pobiera. I jeszcze. Karto HTML. Dobra, bo jest 55 minut. A jak chcę to zrobić? Karty. Bo jesteśmy w złej. Teraz jest gitara, bo jesteśmy w złej karcie. Dobra, ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Ale mamy right. Ok, ale to wszystko zrobione, także już teraz działa. Adres Warszawa, imię, nazwisko. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o taki skrypcik. No widzicie, jak faktycznie mi to sprawia trudność. Z tego względu, że chciałem to jak najszybciej nagrać, bo wiem, że wcześniejszy egzamin zrobiłem 30 minut i myślałem, że ten też zrobię. No ale widzicie, takie krótkie komplikacje po drodze nastąpiły. Niedobre, niedobre. Ale będą hejty pod tym komentarzem, że co to za kościół pisze te egzaminy. Ale mam nadzieję, że pomogłem i w drugim już będzie lepiej. Naprawdę, będzie lepiej. Także to tyle, trzymajcie się, elo.